Polski i trzecią. A to wystarczy. A druga runda mogła być tego taka, no nawet i dla zawodnika, powiedzmy, z Róży Carlino, ale niemniej jednak tutaj 4-1, nie wnikajmy ilu sędziów się opowiedziało, zawodnikiem w tym pojedynku ten błysk był lepszy. Oczywiście, oczywiście. A Róża Carlino straciła swoją drugą szansę na złoty medal w ten sposób. Przy czym ja, to co ja powiedziałem, jestem pozytywnie zaskoczony postawą Mateusza Polskiego, jeżeli chodzi o postawę jego w ringu. Naprawdę nie był tutaj aż takim faworytem, doszedł do strefy medalowej i to jest bardzo ważne właśnie. No i kolejny pojedynek ciekawy, Kazimierz Łęgowski z UKS ósemki Chojnice z Tobiaszem Pawlikowskim z Zagłębia Koni. No oglądając tutaj, powiedzmy, całą kategorię 60 kg, gdzie zostało zakwalifikowanych 16 zawodników, Łęgowski również tu naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Jest to taki wyrachowany zawodnik, który absolutnie nie zaryzykuje, powiedzmy, w nieodpowiednim momencie. Doskonała praca nóg. Przegląd sytuacyjny również, a przede wszystkim lewe kontry wspaniałe. No, uczy się od brata Marcina Łęgowskiego, aktualnego mistrza Polski w kategorii do 69 kg. Łęgowski oczywiście w narożniku czerwonym, w czerwonym kasku, a Tobiasz Pawlikowski w niebieskim. No, nie zawsze wszyscy muszą się jeszcze orientować, kto w którym narożniku, na przeciętnego kibica, tak jak powtarzam, no nie zawsze jest to takie oczywiste. Dokładnie tak. A na razie badają się obaj pięściarze, bez jakichś takich mocnych ciosów, bez wyraźnych ciosów. Ale spryt pięściarski Łęgowskiego naprawdę tutaj jest. On dosłownie w nieprawdopodobny nieraz sposób trafia zawodnika, gdzie ten zawodnik nawet nie przypuszcza, że tam może wejść jego ręka. Takie różne sztuczki, bardzo fajne, powiedzmy, zbicie ręki z racji tej, że jest mańkutem, i zadanie szybkiego, prostego ciosu. Ma doskonały zasięg ramion i całkowicie, teraz ten prawy prosty, no można powiedzieć, ruch ręką i cios zaliczony. Taki od niechcenia, prawda? Od niechcenia, dosłownie z biodra, jak ja to mówię, wyprowadzony, ale świetnie widziany przez sędziów i na pewno czerwony narożnik wzbogacił się o kolejny punkt. Szuka Pawlikowski, szuka, ale no nie ma gdzie się przeżyć. Nie, dlatego zaporą są nogi i te długie ręce Łęgowskiego. No tutaj próbuje uderzać gdzieś tam w bok Łęgowskiego, no ale takie ciosy nie mogą zrobić takiego wrażenia. No i oczywiście nie są zaliczane, nie są w tarczy trafienia i tutaj absolutnie sędzia nie może zaliczyć takiego ciosu. Wydaje mi się, że jest to dodanie sobie takiej odwagi przeciwnika Łęgowskiego, że no dotknąłem go tam. Dokładnie. No zawsze mnie to zastanawia, czy bokserzy czują ból w ringu, czy nie. Jak to wygląda? Adrenalina po prostu niweluje to wyczucie. Na pewno, jeżeli dojdzie do tego, że odpłynie ta powiedzmy, ta trema, to wszystko, ale samo podniecenie takie sportowe walką, znieczuleniem jest wręcz doskonałym na ból, na wszelakie. Druga sprawa, rękawice są tak doskonale spreparowane, że tutaj no nie czuć tego bólu, niemniej jednak efekt silnego ciosu jest widoczny. No właśnie, tak samo zastanawiam się, czy czują strach w ringu. Czasami słyszałem, że to się zdarza. Strach w ringu jest odczuwalny. Mamy to na przykładzie, powiedzmy, niektórych zawodników, gdzie
gdzie są sparaliżowani. I można powiedzieć, jeżeli jeszcze takie nazwisko utytułowane, jakiś powiedzmy młody adept pięściarski dostanie takiego przeciwnika, no to można powiedzieć, że w szatni walka przegrana. No, poluje, Pawlikowski poluje, ale to na razie jest taka zabawa w kotka i myszkę. Dokładnie. Pół minuty tej rundy minęło co najmniej, a obaj bokserzy no jeszcze bez żadnego ciosu. Tutaj Łęgowski czeka na błędy przeciwnika. Nie jest jakimś takim, powiedzmy, fighterem, który by leciał i chciał zabić swojego przeciwnika, ale zawodnikiem, który czyha na błędy i który je wykorzystuje. No, poza tym się wydaje, że ma świadomość, że prowadzi. Dokładnie tak. I każde narażenie, powiedzmy, jakieś zaryzykowanie aż do przesady po prostu nie jest potrzebne. A Pawlikowski no, nie ma recepty na rozwiązanie walki na swoją stronę. No i teraz znowu taka łuska. Łęgowski bardzo umiejętnie sklinczował, nawet można powiedzieć lekko przytrzymał swojego przeciwnika i piękne wejście, idealny lewy prosty na górę, zadany przez Łęgowskiego. No, próbuje się odgryzać Pawlikowski, próbuje takim pojedynczymi czasami, ale Łęgowski naprawdę w tym pojedynku robi wrażenie. No i widać tutaj dużą rutynę Łęgowskiego, powiedzmy. Nawet czasami, gdy jest w niebezpieczeństwie, zawsze tam jakoś odwróci się do tyłu, gdzie nie może zainkasować ciosu w tył głowy. I no, są to już takie naprawdę triki, które stosują doświadczeni zawodnicy. A tutaj myślę, doświadczenie Łęgowskiego jest duże i między innymi... No, dochodzą jeszcze tutaj starty międzynarodowe, gdzie czasami może taki wyrachowany boks nie być skuteczny na arenie międzynarodowej. No ale bez dwóch zdań konfrontacja z innymi stylami walki. To oczywiście, że powoduje, tak. O, że... Przepiękna kontra z lewej ręki Łęgowskiego silnie trafia. A tu przykład właśnie tego odwrócenia się i próba zadania ciosu, gdzie od razu jest walka przerywana i reprymenda sędziego ringowego, który jednak powinien zwrócić uwagę za odwracanie się Łęgowskiego, no, bo to ewidentnie było widać. No i szuka tych Pawlikowski też, tych ciosów nie zawsze zgodnych z przepisami. Gdzieś tam w bok głowy, gdzieś tam w bok ciała. No jak może tak chce się zrewanżować, ale to niestety no, nie na wiele się zdaje. No ale tak jak to powiedziałeś, to chyba przede wszystkim próba dodania sobie takiego animuszu odwagi. Dokładnie tak. Skakaneczka tutaj po boku. Rozciąganie. Przygotowują się bokserzy. Kolejni przygotowują się do następnych pojedynków. Jeszcze tych pojedynków kilka zostało przed nami. Kategoria 64, 69, 75, 81, 91 i plus 91, czyli szybko licząc 12 pojedynków. No, ciekawy jestem, czy bokserzy mieli trochę okazji, żeby zobaczyć Lublin z racji tych darmowych przejazdów, czy jednak skupili się tylko na zawodach? Jak to wygląda? Ja myślę, że w te pierwsze dnie raczej nie. Z racji tej, że te maratony jednak wciągają i chcą obecnie na występach kolegów,
i tutaj raczej nie. Niemniej jednak dzisiaj na własne oczy nawet widziałem i spotkałem w rynku powiedzmy kilku zawodników. Była wycieczka do Majdanka. Tu wielkie ukłony dla organizatorów za właśnie te darmowe przejazdy i tak dalej. Jest to piękna sprawa. Naprawdę niewiele aż tak bardzo kosztuje, ale jeżeli widać to dobre serce i pewne pomysły, no jest bardzo przyjemne. Pan Piotr Osiak to człowiek bardzo pomysłowy i działający dla dobra lubelskiego boksu. No, odkąd to obowiązany, naprawdę ten boks w Lublinie nieco się ruszył. No tutaj do Lublina przyjechało prawie 160 zawodników, to jest naprawdę piękna sprawa i myślę, że tutaj trener Raubo ma przegląd całej czołówki, robi odpowiednie notatki, ma sprawdzonych już niektórych zawodników, na pewno do swojego notesu dołożył kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt nowych nazwisk. No właśnie, tłumy bokserów, wyzwanie też organizacyjne. W kilku hotelach bokserzy nocują, no na warunki, z tego co słyszałem, jeszcze nie narzekają. Nie, no trzeba przyznać, jeżeli chodzi o wyżywienie, tutaj akurat nie w restauracji na hali sportowej jest bardzo dobre. Część zawodników mieszka w Świdniku, również nie narzekają na te, prawda, problemy kulinarne i jest, zresztą są to ludzie zahartowani w twardych bojach i po prostu, no, co im los przynosi, to cieszą się z tego i no nie mają prawa narzekać, tym bardziej, że mistrzostwa uważam są bardzo dobrze zorganizowane. No zresztą ta restauracja popularna Olimpijka na hali Mosy to miejsce spotkań od wielu lat. Elity lubelskiego sportu, wiele spotkań, wiele gwiazd odwiedzą tu restaurację od wielu, wielu lat w hali Mosy. Popularna Olimpijka, no święci naprawdę i cieszy się dużą sławą. No i właśnie o to chodzi, że pewne nazwy zobowiązują do pewnych zachowań. No niestety i pewnej, prawda, spraw, które się wiążą ze sportem. No ma być fajnie, ma być ciepło, ma być miło, ma być przyjemnie. I właśnie no, o to jeszcze, chodzi. To jeszcze ta Olimpijka pamięta przecież czasy, chociaż były koszykarze startów w Ekstraklasie, czy Kenta Washingtona, czy kilku innych zawodników, którzy też tutaj się pojawiali. A przed nami jeszcze ogłoszenie werdyktu. W tym pojedynku myślę, że werdykt może być tylko jeden. Walka na pewno tam nie porwała kibiców z racji, powiedzmy, oszczędzania się Łęgowskiego przed jutrzejszym finałem, gdzie z Dąbrowskim będzie miał na pewno przeprawę, ale był na tyle zawodnikiem lepszym, że sędzia nie powinien mieć problemów z wytypowaniem zwycięzcy. Nie no, bez dwóch zdań. Łęgowski tutaj musi zwyciężyć. W finale zobaczymy, jak to będzie. To już jutro na naszej antenie, na Terze Bokserów i TVN-u od godziny 15. No może ja przemilczę. No właśnie. Może ja przemilczę. Niech będzie werdykt 3-2. Niech będzie zwycięzcą Łęgowski. Znaczy jest. Nieważne, ile ważne, że jest. Tak, no byłoby no, wielką przykrością dla tego zawodnika, gdyby taki pojedynek.